Gość Studia Bałtyk. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, jednocześnie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Województwie Zachodniopomorskim. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i cóż, zapowiada się kolejny dzień rolniczych protestów, rolniczych blokad. Wydaje się, że te rolnicze protesty w Województwie Zachodniopomorskim końca nie mają. Pan widzi jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Szczerze mówiąc, jest trudno znaleźć rozwiązanie wobec haseł, bo tak naprawdę brakuje konkretnych postulatów tej grupy rolników, bo ja przypomnę, że to... Ale cóż, chodzi o słupy, osoby podstawione przy przetargach. Chodzi o to, by mieli możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw, także o kredyty, zmiany w przepisach preferujących kredyty dla spółek preferencyjnych. Ale powiedzmy sobie tak. I dopłat. Od ubiegłego roku, kiedy te porozumienia zostały w styczniu podpisane, do końca 2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnej starała się sprzedawać jak największą liczbę gruntów dla rolników po preferencyjnych kredytach. Przypomnijmy sobie, że z dniem 31 grudnia skończył się ta możliwość. Już nie będzie tej możliwości, że po 2% będzie można nabywać grunty. Do samego 31 grudnia pracowali, żeby jak najwięcej tych umów podpisać i udało się sprzedać rekordową liczbę gruntów dla rolników indywidualnych. Dzięki temu też, że ten proces uspołecznienia przetargów miał realne, faktycznie miejsce. Izby Czyli rolnicze, mówimy o przedstawicielach izb rolniczych. Tak, naprawdę. Przecież tam, gdzie były podejrzenia o to, że są tak zwane słupy, na wniosek izby przetargi były odwoływane, ponownie ogłaszane. Pod koniec roku było kilka przetargów, którzy z kolei oprotestowali te osoby, które były niby słupami, poszło to do prezesa ANR-u. Większość tych przetargów została przez prezesa utrzymana dla tych młodych rolników. Tylko w przypadku 8 prezes uchylił, ale wiem, że już ponownie te przetargi ruszają na te ziemie. Tej ziemi zresztą nie było za dużo, jeżeli chodzi o te oprotestowane. Ale tak naprawdę ja słuchając ostatnich tych informacji ze strony tych protestujących, tam nie ma konkretnych postulatów, tak, które by mówiły, czego oni do końca się domagają, albo co nie zostało zrealizowane. Zgodzę się z tym postulatem mówiącym o tej sprzedaży bezpośredniej, bo tutaj to było dopisane do tych postulatów w styczniu, natomiast 90% skupiała się wokół ziemi i to było realizowane. To było realizowane i to o tym mówią liczby. Natomiast ten temat tej sprzedaży wyszedł też przy okazji problemu z wędzeniem. I no, myślę, że to jest rzecz, którą powinniśmy rozwiązać, ale to jest Ministerstwo Rolnictwa, to jest Ministerstwo Zdrowia i wreszcie możliwe, bo już są projekty Polskiego Stronnictwa Ludowego też o tym, że mówiąco do kiedy będzie można, do jakiej wielkości będzie można sprzedawać z gospodarstwa nieopodatkowane. To wywołało też dość takie duże spory w rządzie, ale też przede wszystkim chodzi o to, żeby ci rolnicy mogli te swoje produkty wytworzone u siebie w gospodarstwie wreszcie zacząć legalnie sprzedawać. To wydaje się, że mamy sytuację patową, bo rolnicy swoje, chociażby pan mówi swoje, rolnicy mówią, że nikt do nas nie przyjeżdża, nikt ze strony władz tu byli w Koszalinie, nie liczyli na to, na obecność wiceministra rolnictwa. Było tutaj, był w Koszalinie prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, był przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. 2 dni temu ponownie w Szczecinie na zaproszenie Solidarności Rolników Indywidualnych, która obradowała w Szczecinie. Również przyjechał prezes Agencji Nieruchomości Rolnej, pan Świętochowski, przyjechali ludzie z Ministerstwa Rolnictwa. A powiem tak, mamy ten moment, kiedy kończymy konsultacje społeczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. To jest bardzo ważny moment, bo do 10 kwietnia tak naprawdę wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w Komisji Europejskiej. Tego czasu nie ma wiele. Ja się zapytam, czy ci protestujący rolnicy tak naprawdę złożyli uwagi do tego? Do tych konsultacji. Przecież to są miliardy, które mają trafić do naszego województwa w ciągu 7 lat. To co zyska zachodniopomorska wieś na nowym PROW-ie? Znaczy, co zyska? Zmieni się ten PROW, bo przede wszystkim mamy inne priorytety. Komisja Europejska, ale też rząd polski wyciągnął wnioski z tej perspektywy, która się kończy. Tak? Będziemy odchodzić od niepotrzebnie wydawanych środków, które powodują, że na polach nie ma produkcji. Tak? Gdzie często ludzie, zresztą samo osobiście, jadąc przez nasze województwo,
widzę, że niektóre środki są marnotrawione. Koniec z takimi działaniami. Nie będzie już orzechów, nie będzie jabłoni, będzie produkcja połączona, znaczy się dopłaty będą w niektórych obszarach połączone z sprzedażą, realną sprzedażą, tak? Nie będziemy, chcemy modernizować rolnictwo, ale chcemy też, żeby to rolnictwo było innowacyjne, ale to, co powiedziałem, podstawową funkcją ziemi jest rodzić. I do takiej funkcji będziemy się przyzwyczajać. Nie będzie już kombinowania. Po drugie, tych pieniędzy jest tyle, ile mamy. Zmieniamy trochę priorytety, trochę środowiskowych. Musimy, komisja zresztą na nas wymogła niektóre środowiskowe działania. Na modernizację staramy się, żeby było więcej środków. Będzie prawdopodobnie, i to widzę, że nie uda się do końca obronić pakietów rolno-środowiskowych na tym poziomie, które były do tej pory w naszym województwie, bo to są te przykłady, o których powiedziałem, że trudno się obronić. Trudno się obronić, Komisja Europejska nam to wytknęła, dlatego ta dygresywność w tych pakietach rolno-środowiskowych ekologii. My staramy się tutaj, ja wniosłem uwagi do tej dygresywności, jeśli chodzi o limity, bo ministerstwo zaproponowało dość rygorystyczne, do 10-20 hektarów 100% dopłata, a później ewentualnie do 30-50%. Panie marszałku, a kiedyś pan mówił, jeszcze nie tak dawno, na naszej antenie zresztą w tym studiu, że będzie pan wnioskować do ministra rolnictwa o tak zwaną politykę regionalności uwzględniającą różnorodność rolnictwa w skali kraju. Tak, odbyło się ostatnio posiedzenie w sobotę, niedalej jak w sobotę rozmawialiśmy z ministrem. Ja wspomniałem, mówię do pana ministra, że domagaliśmy się, było zapowiedzi pogłębionej regionalizacji, ale widzę, że jedynie modernizacja, tutaj możemy się spodziewać tej regionalizacji, natomiast w pozostałych działaniach będzie trudne. Dalej to nie przejdzie. I ta modernizacja, jeżeli uda się, ten nasz postulat podstawowy, gdzie chcemy połączyć tą poziom modernizacji, wsparcie dla modernizacji z jednolitą płatnością obszarową, gdzie teraz mamy jak gdyby z tego tortu planowane około 3% środków, 2 miliardy 800 milionów euro jest do podziału w tym działaniu. Jeżeli by się to udało przekonać resort, to będzie 5,2%, czyli mniej więcej odpowiadający naszej powierzchni, naszych gruntów w stosunku do całości w Polsce. To byśmy mieli dwa razy więcej. To naprawdę byłoby wyraźny wzrost w tym działaniu środków dla zachodniopomorskiego. Sejmik między innymi zajął się sprawą wędzenia. Czy Unia Europejska rzeczywiście uwędzi zachodniopomorskich producentów? Pan się zajął tymi, którzy wędzą wyroby. Jest ich? Sam pan powiedział, że dokładnie trudno określić ilu. Tak naprawdę często mówimy, niektórzy określają to, że to jest ta szara strefa trochę. Bo tak, jeżeli chodzi o zakłady przetwórcze. No minister mówi, że będą pieniądze na modernizację, będą pieniądze na szkolenia. No fajnie to brzmi, jeśli coś będzie nie tak w tych zakładach. Ale ja tutaj stanowisko Sejmiku Zachodniopomorskiego było jednoznaczne. Chodzi nam o to, żeby zbadać, jak ten problem ma się po stronie tych, którzy to robią tymi starymi metodami, czy faktycznie tam są przekroczenia. Jeżeli ten raport wykaże, że jest problem, to zastanowimy się, w jaki sposób go wyeliminować. Czy dać środki na doposażenie, zmodernizowanie tego procesu wędzenia, czy też wystarczy w niektórych przypadkach, tak jak minister mówi, przeszkolić osoby, bo często niektórzy w naszym kraju też mówią, że się znają na czymś bardzo dobrze, a okazuje się, że tak nie do końca, tak? Panie marszałku, a jest problem w zachodniopomorskim PSL-u, już jest sytuacja wyklarowała, część działaczy, część ludowców, chociażby Świnoujście, odeszła na znak protestu, zarzuca władzom między innymi panu nepotyzm, obsadzanie stanowisk. Robi pan porządki w partii? W Świnoujściu sprawa już się wyjaśniła. Sąd koleżeński wykluczył prezesa i wiceprezesa z szeregów partii. Wczoraj byłem na spotkaniu z działaczami, ta organizacja działa, za chwilę będziemy... Wyciszyło się samo? Tak, znaczy się, ja powiem tak, że 51 osób odeszło z PSL-u, jak się okazało, połowa z tych osób w ogóle nie złożyła deklaracji członkowskiej, czyli jacy to byli członkowie PSL-u, to nie byli członkowie PSL-u. Ludowcy stoją już w blokach startowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Tak, jesteśmy przygotowani, mamy gotową naszą szóstkę, bo mamy wspólny okręg z Lubuskim, 1 marca konwencja w Gorzowie Wielkopolskim. No jedynka należy się dla Lubuskiego. Przypomnę, że przed ostatniej kampanii mieliśmy my jedynkę z profesora Engelharta.
wtedy wiceministra infrastruktury. A pan na którym miejscu? No myślę, że to zdecyduje konwencja krajowa, bo konwencja regionalna, okręgowa proponuje konwencji krajowej osoby, natomiast konwencja krajowa decyduje. Natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, trwają rozmowy w Lubuskim, być może pan marszałek Zych, być może pani minister Fedak. Zobaczymy. To jeszcze jedno, a kiedy poznamy kandydata PSL na prezydenta Koszalina? Czy tutaj, sobie dajecie z tym spokój? Nie dajemy sobie tutaj z tym spokoju. Myślę, że organizacja nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do tego, kogo będziemy chcieli wystawić. Ale będziecie chcieli? Cały czas myślimy o tym, że jednak potrzeba, aby kandydat z Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Koszalina wystartował. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes zachodniopomorskiego PSL-u Jarosław Rzepa był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję bardzo.